wyczerpaliśmy porządek naszych obrad merytorycznych, oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę. Czy są oświadczenia? Komunikat ja jeszcze pozwolę sobie przypomnieć. Chodzi o składanie dzisiaj, do dzisiaj tego druku Wydziału Finansowego do pokoju 202, który Państwo otrzymaliśmy do dzisiaj. Więc kto nie złożył, bardzo proszę, aby złożyć ten druk 202. Proszę bardzo, pan radny Karta. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wcześniej powiedział, że Rada może przyjąć wszystko, uchwalić wszystko i to się jednak zdarza, więc gratuluję pewnych podjętych uchwał, które się zostały. Gratuluję, a ja nie mówię o tym, ja nie wiem, co chcę pana zrobić do siebie, więc gratuluję i zastanówmy się czasem, czy to tak powinno wyglądać. Dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę. Czy jeszcze są jakieś oświadczenia i komunikaty Państwa radnych? Nie widzę. Proszę Państwa, będziemy zadać tę obecność na zasadzie czytania. Ja chciałam podziękować panu przewodniczącemu i panu wiceprzewodniczącemu. Akta konserwanta. Obiecałem do 14:00, udało się. Proszę Państwa, mimo godziny przerwy. Proszę Państwa, zatem przystępujemy do sprawdzenia obecności. Pani Magdalena Basara. Obecna. Pan Janusz Pajo. Obecny. Pan Krzysztof Durek. Obecny. Pan Jerzy Fedorowicz. Obecny. Pani Grażyna Fijałkowska. Obecna. Pan Jerzy Wyliger. Nieobecny. Pan Bartłomiej Garda. Obecny. Pan Mirosław Bielarski. Obecny. Pan Andrzej Gabranek. Obecny. Pan Marek Kochanawek. Obecny. Pani Małgorzata Jasnow-Jankow. Obecna. Pan Dominik Jaśkowiec. Obecny. Pan Adam Kalita. Obecny. Pan Ryszard Kapuściński. Obecny. Pan Rafał Komarewicz obecny, pan Bolesław Kozior obecny, pan Bogusław Koświder nieobecny tutaj w regionie, pani Dolina Maliszewska obecna, pan Adam Migdał obecny, pan Agnieszka Mroczek, no nieobecna, pani Barbara Nowak nieobecna, pani Katarzyna Pawian obecna, pan Robert Bajno obecny, pani Marta Kapela obecna, pan Włodzimierz Pietrus obecny, pan Paweł Pieczyk obecny, pan Józef Pietrus nieobecny, pan Edward Koremski obecny, pani Anna Prokop-Stasecka obecna, pan Robert Staszkiewicz obecny, pan Cajzma Brakał obecny, pan Bogdan Smok, nie widzę pana Bogdana Smoka. No to będzie, rozumiem, gdzieś tam podelegowany, na razie chce nieobecność. Sprawdzimy to. Pan Jerzy Sonik obecny, pan Grzegorz Starowy obecny, pan Marcin Szymański obecny, pan Paweł Ścigarski obecny, pani Agata Tatara obecna, pan Tomasz Urymowicz nieobecny, też prawdopodobnie jako do sprawdzenia usprawiedliwiona albo oddelegowany, pan Paweł Węgrzyn obecny, pan Angelika Wojciechowska obecna, pan Wojciech Wojtowicz obecny, pan Jerzy Woźniakiewicz obecny i pan Stanisław Dzięba obecny. Dziękuję Państwu serdecznie za udział w 36 sesji. Uroczyście zamykam 66. sesję.